Proszę Państwa, chciałbym się może nie tak krótko przedstawić, zacznę od stanu cywilnego. Mąż jednej żony, 42 lata po ślubie, a 63 lata znajomości. Moją żonę poznałem w przedszkolu u sióstr Serafitek. Nie był to przypadek, jest to udokumentowane dwoma zdjęciami. Ci, co byli w przedszkolu, wiedzą, że od czasu do czasu robi się takie zdjęcia grupowe, prawda? No i na dwóch zdjęciach grupowych, gdzie jest 30 dzieciaków, my jesteśmy dwa razy obok siebie. To już, prawda, raz to byłby przypadek, dwa razy. A więc tak to jest z żoną i ze mną. Dwoje dzieci, już dorosłych, pożenionych i dwie wnuczki. Jedna, tu muszę Panu Bogu, Matce Bożej i Janowi Pawłowi II podziękować oficjalnie, bo ta wnuczka druga, maleńka, ma rok, będzie miała za chwilę, a przeszła przez prawie granicę śmierci, trzy wady wrodzone, bardzo poważne serca. No, szturm do nieba poprzez pośrednictwo Jana Pawła II i 3 miesiące temu 4,5-godzinna operacja na otwartym sercu 10-miesięcznego dziecka. No, ale super, łaska Boża, dziecko. Wszystkie te trzy wady zostały zlikwidowane w czasie jednego zabiegu operacyjnego. Planowane były tak, że teraz jedna operacja, za 2-3 lata druga, za 4-5 lat trzecia. Okazało się, że dało się wszystkie te trzy wady usunąć w czasie jednego, wprawdzie długiego, bo 4,5 godziny operacja na otwartym sercu. Dziecko jest w znakomitym stanie. No, po prostu kto nie wie, to w ogóle nie wie, że tam coś z tym się dzieckiem działo. No, jeszcze jest ważne, to z mojej strony nieraz to padnie chyba w czasie tego mojego, nazwijmy to referatu, bo to nie jest referat, to są takie, ja wiem, uwagi, może nieco usystematyzowane, ale uwagi. Mianowicie jestem już emerytem, 66 lat, nie muszę tutaj jako mężczyzna ukrywać, ale 42 lata pracowałem na Politechnice w Instytucie Mechaniki Budowli. Lubię o tym mówić, że jestem inżynierem i wieloletnim pracownikiem Politechniki Krakowskiej. To inżynierskie myślenie ma ogromny wpływ na moją działalność i myślenie, bo to jednak człowieka jakoś określa i definiuje w różnych sytuacjach. To tyle o tych poza, nazwijmy, merytorycznych sprawach, a teraz już przejdę do obrony życia, ale też jeszcze w formie takiego bardzo osobistego świadectwa, bo 34 lata jestem zaangażowany w dzieło obrony życia, a wszystko się zaczęło w 1979 roku. I niejako uprzedzę to pytanie, które, jeżeli nie przedstawię sytuacji swojej, historii swojego zaangażowania wcześniej, ono się zawsze pojawia. Jak się stało to, że inżynier jest obrońcą życia? No, oczywiście wiemy, że wszystkie sprawy są w rękach Bożych, a to powołanie moje do obrony życia, bo absolutnie nie mam od bardzo już dłuższego czasu żadnych wątpliwości, że to jest moje szczególne powołanie oprócz, prawda, życia rodzinnego. To zaczęło się w 1979 roku, wakacje we Wiedniu. Otóż wtedy, 1979 rok, jestem we Wiedniu na praktyce w biurze inżynierskim profesora Krapenbauera i nawiedzam Kościół Chrystusa Króla i tam jest ten ogromny dla mnie wstrząs. Otóż w gablocie parafialnym jest duże zdjęcie czarno-białe dzieci zabitych w wyniku aborcji, ale późnych aborcji, 5-6-miesięczne ofiary aborcji w worku na odpady. No, ja nie miałem, to 30 lat miałem wtedy, nie miałem nigdy cienia wątpliwości, że aborcja jest złem, wtedy to się nazywało przerwaniem ciąży, ale też no, tym się tematem jakoś w ogóle nie interesowałem, żadnych jakichś w pobliżu, czy w rodzinie, czy wśród kolegów na studiach. Nie miałem żadnych tych jakichś szczególnych relacji do tego problemu.
Te 5-6-miesięczne dzieci ja widzę jeszcze w tej chwili przed oczyma i to był ten zasadniczy wstrząs, który spowodował, że zacząłem o tym temacie myśleć. Ale praktyka wakacyjna się kończy, wracam na Politechnikę Krakowską po tych wakacjach i do tej pory nie wiem, kto podrzucił mi na biurko w Instytucie broszurkę wydaną nielegalnie, wtedy się to mówiło w tak zwanym drugim obiegu, wydaną przez księdza, już nieżyjącego, księdza Dzięgiela, pod pseudonimem oczywiście. I tu jest drugi wstrząs i to myślę, że jeszcze chyba większy niż ten pierwszy. Mianowicie w tej skromnej pracy podano rzetelny szacunek, że wówczas, czyli koniec lat 70., zabijano w naszej ojczyźnie każdego roku około 1 milion dzieci rocznie. 1 milion dzieci rocznie. No ja wtedy z niedowierzaniem na te liczby patrzyłem, no ale w zdenerwowaniu wyciągnąłem, jak dziś pamiętam, kalkulator, podzieliłem ten milion dzieci rocznie przez 365 dni w roku. No i okazuje się, oczywiście w zaokrągleniu, że każdego statystycznego dnia ginęło wówczas w naszej ojczyźnie 2,5 tysiąca dzieci, około. 2,5 tysiąca dzieci dzień za dniem, niedziela, nie niedziela, święta, nie święta. No wyobraźmy sobie, że mamy rząd 50 autokarów wypełnionych w pełni dziećmi i te 50 autokarów dzień za dniem wpada w przepaść czy podpada pod jakiś pociąg. 50 autokarów dzień za dniem. I ten wstrząs był większy niż nawet ten wizualny. No i w tym momencie wiedziałem, że muszę się tym tematem zająć. Że no jest jakiś, to nie jest przypadek, jeden sygnał, drugi sygnał. Później, prawda, szybko przeanalizowałem, ale nie w tym momencie. Tu się już uśmiecham. No, kto ma tatę inżyniera czy technika, wie, że inżynierowie to się porozumiewają jak? Rysunkiem i liczbą. To jest nasz język. Więc tutaj Pan Bóg idealnie zagrał, prawda, wobec mnie. Najpierw obraz, później liczba. Ale jakbym był muzykiem, to by jakieś, prawda, chóry niebiańskie czy nie niebiańskie zagrały. Polonistom to jakaś poezja. Inżynierem się komunikuje właśnie obraz, rysunek i liczba. No, nie miałem wątpliwości, że to będzie moje jakieś szczególne zadanie. I też muszę od razu powiedzieć, że Pan Bóg mi dał, no, mogę dzisiaj powiedzieć, super przyjaciela. Od razu, to był może tydzień, dwa, gdzie sam nad tym myślałem. Doktora, inżyniera też, mojego pierwszego studenta, też pracownika Instytutu Mechaniki Budowli, doktora Adama Kisiela. On z innych powodów też chciał się zaangażować w obronę życia. No i teraz oboje zaczęliśmy nad tym medytować. No, dzieją się straszne rzeczy. 2,5 tysiąca dzieci idzie na śmierć dzień za dniem. Cisza kompletna w mediach, bo Państwo jesteście młodzi. Tak jak ostatnio w Rzymie mówiłem, że to nie mogę mówić do moich studentek córko, tylko wnuczko, prawda? Bo to już taka różnica wieku jest. Proszę Państwa, no... Pytanie zasadnicze, że trzeba coś robić, co robić? Państwa, ja w tamtym czasie nie miałem żadnej specjalnej wiedzy. Tą wiedzę miałem taką, no, jakąś powiedziałby bardzo, no może, no nie chcę powiedzieć powierzchowną, ale niespecjalistyczną. No to, co wyniosłem z katechezy, z duszpasterstwa akademickiego i nic więcej. No tu trzeba robić konkretną rzecz. Z Panem Bogiem rozmowa była bardzo krótka. Ja mówię, dobrze, robię, ale co ja mam robić? Ja jestem inżynierem. Ja chcę konkretne zadania mieć. No co, no bronić życia, no to co robić? No to nie jest, prawda? No więc i kolega podobnie. No i myślę, żeśmy pół beczki kawy wypili w instytucie. No co robić? Masz jakiś pomysł? No nie masz. No masz jakiś pomysł? Nie mam. No, cenzura, nic nie wydrukujesz, organizacji żadnej nie założysz, prawda, za czasów komuny PRL-u. No co można robić? I proszę Państwa, ta niewiedza, to jak teraz z perspektywy mówię, czasu, to była błogosławiona niewiedza. Bo znowu w cudzysłowie przypadek sprawił, że sięgnęliśmy pod
najskuteczniejszą metodę obrony życia człowieka. Otóż 79 rok to był rok pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Były oczywiście ograniczone transmisje telewizyjne z mszy papieskich, spotkań papieża, ale no, nie wszystkie je oglądałem na pewno na żywo. I Kuria Krakowska wydała bardzo skromnie, bez żadnych ilustracji na marnym papierze, zbiór przemówień, wszystkich przemówień Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki. No ja postanowiłem sobie spokojnie przestudiować, przeczytać, prawda, dzień za dniem, prawda, od 2 czerwca. No i zacząłem czytać te przemówienia papieskie i doszedłem do 7 czerwca 79. Papież był wtedy w Kalwarii Zebrzydowskiej i, kochani, wygłosił najważniejsze orędzie, najważniejsze wezwanie. My go propagujemy, ale nie chcę tutaj nikogo stresować, bo później ja się trochę stresuję. To wezwanie, sami Państwo za chwilę ocenicie, czy jest powszechnie znane w Polsce, czy nie, a musi być ono znane. Otóż 7 czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej nasz papież tak mówił. Ja cytuję z pamięci, ale dokładnie. Proszę o uwagę. Słowa Jana Pawła II. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie materialnych pragnień, pożądań człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek indziej, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy, a jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Koniec cytatu. Kochani, oryginalne nagranie możecie oglądnąć, prawda, jeszcze dzisiaj, jak macie komputery, nie wiem, czy macie, czy nie macie, jest na naszej stronie internetowej. Film zrealizowany przez nas, kupiliśmy to z telewizji postkomunistycznej, ten fragment jest, można obejrzeć. Wszystko, co jest na naszych stronach internetowych, ja zaraz powiem, może nie zaraz, ale teraz już nawet mówię, jest wasze. Oczywiście nie po to, żeby była jakaś komercja, ale do niekomercyjnego, apostolskiego, dydaktycznego wykorzystania jest wszystko wasze. To jest 20 filmów pro-life, zdjęcia dzieci nienarodzonych, narodzonych, papieży, Matki Teresy z Kalkuty, teksty. To jest na naszej stronie internetowej i z tego możecie z czystym sumieniem korzystać. Jak ktoś jest bardzo ostrożny, to niech napisze maila do nas. Tam dostaniecie materiały na koniec spotkania, ale jeżeli maile będziecie pisać, koniecznie trzeba napisać jedno, że spotkałem się z inżynierem, dzisiaj z nie, który jest, drugi w lipca, w Grudku nad Dunajcem. Na nieznane maile ja nie odpowiadam. Jest ich dużo, nie mam czasu. Natomiast wtedy to pani napisze, że ksiądz proboszcz jest mężem roztropnym, chce mieć na piśmie, prawda, bo chce wydrukować te materiały w gazecie parafialnej, czy ktoś chce w gazecie studenckiej, to udzielimy na piśmie tego pozwolenia, czy do projekcji filmów, fragmenty filmów na stronach internetowych. Naprawdę, no, muszę tu powiedzieć z pewną dumą, w jednej z takich wypowiedzi ksiądz biskup Stanisław Stefanek, wiemy, wieloletni, już w tej chwili senior, ale wieloletni szef Komisji Episkopatu Polski do spraw rodzin, powiedział, że najlepsze w sensie popularno-naukowym, nie naukowym, tylko popularno-naukowe materiały, to ma grupa pana inżyniera Ziemby z Krakowa. To jest, wie Państwa, też jakaś
kwintesencja tego, że ja mówię, byłem dydaktykiem, 40 lat pracowałem na uczelni i tą dydaktykę no, czułem. Można mieć rację, tylko co z tego, jeżeli społeczeństwo tego nie zna. Więc trzeba cały czas, powiemy, uprawiać dydaktykę, mówiąc po świecku, a mówiąc w naszym języku katolickim, no trudzić się apostolstwem, prawda? Bo to, że mamy rację, no to dobrze, ale teraz co dalej? Proszę Państwa, to było najważniejsze i jest najważniejsze wezwanie Jana Pawła II z całego pontyfikatu. I wy musicie go roznieść na całą Polskę. Ja nie chcę narzekać, ale miałem tak przykre doświadczenia, bo pytałem i uczniów elitarnych liceum i uniwersytetu, już nie powiem jakich, na moje odczucie większość społeczeństwa do tej pory nie wie, że najważniejszym wezwaniem, najważniejszym apelem Jana Pawła II było wezwanie do modlitwy. Kochani, dzień później Jan Paweł II był w Nowym Targu i mówił o obronie życia człowieka. I tam wypowiedział następujące zdanie, to jest też dokładny cytat, tym razem bardzo krótki. I życzę i modlę się o to stale. Modlę się o to stale. Ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. W tym momencie rodzi się pomysł krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Ja miałem to szczęście i zaszczyt 63 razy być przyjętym przez papieża Jana Pawła II w Watykanie. I nie raz, nie dwa i nie trzy, już bez kamer, papież bezpośrednio w rozmowie do mnie mówił: ja codziennie się modlę w intencji obrony życia. Papież nasz był mężem modlitwy. Prawda? Wszyscy wiedzą, że papież lubiał klamówki, ale ile osób wie, że najważniejsze wezwanie to było wezwanie do modlitwy. A to był mąż modlitwy. Ja wielokrotnie uczestniczyłem w tych mszach, w tej prywatnej kaplicy w Watykanie. Ale takie szczególne wrażenie na mnie wywarła relacja arcybiskupa nuncjusza apostolskiego w Meksyku. Ja nie pamiętam jego nazwiska. Otóż w filmie włoskim ukazano jego wypowiedź, przytoczono jego wypowiedź. Ten arcybiskup mówi tak: wiemy, jak zawsze wypełniony był program dni papieskich w czasie tych pielgrzymek. I około godziny 20 papież wrócił do nas, do nuncjatury na spoczynek nocny. Zjadł kolację, jeszcze po kolacji spotkanie ze świeckimi. I koło 22 pyta mi się, gdzie wy tu macie kaplicę, bo chcę się pomodlić. Meksyk, ja też byłem raz tam na kongresie obrońców życia, 2000 metrów, tam naprawdę się ciężko oddycha. No i ksiądz arcybiskup mówi, zaprowadziłem papieża koło 22 do kaplicy na modlitwę. O której skończył? O 6 rano. I następny dzień cały pielgrzymka. Proszę Państwa, no trzeba w życiu szukać istotnych informacji, ważnych informacji. Dzisiaj żyjemy w świecie manipulacji, kłamstwa, zasypywania nas milionami. Nawet nie zawsze nieprawdziwych informacji, ale niepotrzebnych informacji. To są śmiecie. Bo zastanówmy się, jak to się dzieje, że uczniowie, nie powiem której, szkoły w Wadowicach nie wiedzą, jakie było najważniejsze wezwanie Jana Pawła II. Ja osobiście z przyjaciółmi opublikowałem tych tekstów za 30 parę lat. Ponad 5 milionów. W gazetach katolickich zwykłych i tak. To jest podstawa. Bez modlitwy my nic nie zrobimy. Nie tylko chodzi o obronę życia, ale generalnie. Proszę Państwa, a więc zrodził się pomysł krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. On się zrodził w Instytucie, jeszcze raz podkreślę, mechaniki budowli, ale chcę tutaj ukazać, że dobro rzadko rodzi się na pustyni. Dobro zazwyczaj rodzi się w jakiejś wspólnocie. Instytut, w którym pracowałem ponad 40 lat, był instytutem szczególnym, bo założonym przez profesora świętej pamięci Romana Ciesielskiego, przyjaciela papieża jeszcze czasów studenckich i do śmierci przez profesora Romana Ciesielskiego kierowany.
A takim jakimś konkretnym, szczególnym wyrazem tej szczególności Instytutu jest to, że do tej pory to trwa, chociaż w różnych konfiguracjach osobowych. Myśmy za komuny w Instytucie Mechanik Budowli założyli 3 róże różańcowe. I spotykaliśmy się co miesiąc na mszy świętej, na wspólnym różańcu konferencji religijnej. I na takim spotkaniu różańcowym zreferowaliśmy po raz pierwszy z kolegą Kisielem plan krucjaty modlitwy. I to teraz uczynię, bo to jest podstawa. Modlitwa to jest podstawa. Kochani, jakie było nasze rozumowanie? No mieliśmy dar wiary. I tutaj trzeba też, jesteście młodzi, prawda, ja już mam grób wykopany, inną perspektywę, prawda, odpowiedzialność moja się kończy. Prawda, niekiedy wam, absolutnie mówię, czasy macie dużo trudniejsze niż myśmy mieli, no ale na każde czasy Pan Bóg daje łaskę i siły, prawda, to nie ma tak, że jest jakieś zadanie i nie ma pomocy czy światła. Kochani, dar wiary to jest sprawa zasadnicza. Za ten dar trzeba Panu Bogu dziękować, o ten dar prosić i ten dar pielęgnować. Państwa, gdybym ja nie miał daru wiary, mnie by tu przed wami nie było. Wielu rzeczy by w Polsce i nie tylko w Polsce nie zrobiono, prawda? Zrobiono by to może później albo wcale. Dar wiary. Ja znałem bardzo dobrze księdza biskupa Albina Małysiaka. Zmarły przed chyba 3 laty, senior Episkopatu Polski, 90 parę lat żył. Niezwykłego optymizmu człowiek, energii, miłujący Pana Boga, papieża i ojczyznę. I niekiedyśmy razem jeździli do papieża, papież go bardzo lubił, nie krył tego. I pamiętam w czasie jednych z modlitw w ogrodach watykańskich, ja go tak zagadnąłem, mówię, księże biskupie, on mnie przygotowywał do mojego szczęśliwego małżeństwa jako proboszcz parafii akademickiej. Ja mówię, księże biskupie, znam księdza no prawie 40 lat, jeszcze jako zwykłego kapłana, proboszcza i biskupa. I zawsze mnie to fascynuje u księdza biskupa, ta mocna, żywa wiara i radosna wiara. On tak stanął, popatrzył na mnie i mówi tak, inżynierze, to ja się coś do czegoś się przyznam, ale teraz tego nie mów, tylko po mojej śmierci. Słowo się rzekło, ekscelencji. No to słuchaj, inżynierze. Ja byłem bardzo małym chłopcem, gdzieś ma 7 czy 10 lat, nie wiem, ja może tutaj nieprecyzyjnie przekazuję. I on się urodził w wiosce, daleko od Krakowa, w Ślemieniu, miał całą rodzinę, a ojciec go zawiózł do Krakowa, do niższego seminarium duchownego księży misjonarzy. No i mówi, mnie się ogromnie przykrzyło za mamą, tatą, babcią, rodzeństwem, no a wiedziałem, że ojca muszę słuchać, no i muszę być w tym seminarium, niższym seminarium. No i wtedy przyszła mi taka myśl, no Boża, mówi, że ja tu wytrwam w posłuszeństwie ojcu, ale wtedy, kiedy będę miał mocną wiarę i będę umocniony tą wiarą. I postanowiłem wtedy jako chłopak mały, pierwszym tematem modlitwy każdego dnia uczynić dziękczynienie za dar wiary i prośbę o umocnienie wiary. I patrzy na mnie, jak dziś pamiętam o tych urodach watykańskich, taki zadowolony, bo miał super humor do... Tydzień przed śmiercią jeszcze z nim kawę piłem, śniadanie, ale do końca miał super samopoczucie. Inżynierze, ja temu postanowieniu do dzisiaj jestem wierny. Pierwszy temat modlitwy to podziękowanie za dar wiary i prośba o umocnienie wiary. I ja wiem od niego, prawda, ukrywał Żydów w czasie okupacji. No wiemy, kara śmierci, jeszcze tortury z rąk skrapowców. Ja pierwsze Panu Bogu dziękowałem za dar wiary, a później prosiłem Pana Boga, żeby mnie gestapo nie złapało. Przyszły czasy komunizmu. Miałem już nakaz udania się do więzienia na Montelupich. Byłem konsekwentny. Panie Boże, dziękuję za dar wiary, przymnóż mi wiary.
No i nie poszedł do więzienia, jakoś go tam chyba kardynał, jeszcze nie wiem, czy kardynał, czy arcybiskup Wojtyła go wybronił. Państwa, mówię tak, mówię nie jak ojciec, tylko jak dziadek tutaj do tych młodych panienek przede mną, bo no, mam za sobą to doświadczenie, prawda, i jakiś obowiązek moralny, podzielić się z tym, co mam, prawda. Państwo 18 lat macie chyba wszyscy skończeni, zrobicie z tym, co chcecie, prawda? Ja nikomu nie mogę nic narzucić. Ja mogę tylko przekazać, mówiąc, że to jest dobre, czy nawet bardzo dobre, swoje doświadczenie, czy innych. No teraz wracamy do obrony życia. Proszę Państwa, wszyscy dobrze znamy ten fragment Pisma Świętego, konkretnie wypowiedź Świętego Pawła. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze i obficie rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy to znamy. Jakie było nasze rozumowanie? No inżynierskie, tylko inżynierów wierzących Pana Boga w Pismo Święte. Jeżeli myśmy dostrzegli ogrom zła, oczywiście nie w pełnym wymiarze, ale do tej pory mi gęsia skórka wychodzi, 2500 dzieci dzień za dniem idzie na śmierć. W katolickim kraju, którym Pan Bóg dał Wyszyńskiego i Wojtyłę. No to jest straszne zło. No teraz człowiek wierzący nie załamuje się, tylko ma pewność wiary. Ma pewność wiary. Jeżeli Pan Bóg dopuścił do tego zła, no to jest potencjalnie przygotowana ogromna łaska do eliminacji tego zła. Proste? No super proste. Prawda? To się odnosi nie tylko do spraw narodowych, kościelnych, ale rodzinnych czy osobistych. No, może nam się życie bardzo poplątać, prawda, nam w rodzinie, ale jako człowiek wiary wiem, stało się wielkie zło. Ale Pan Bóg mnie nigdy nie zostawi samego mnie, czy wspólnoty takiej czy innej. Zawsze, dopuszczając do tego zła, przygotowuję ogromną, stosowną łaskę do eliminacji tego zła. I myśmy mieli tą wiarę. Ja mówiłem publicznie ponad 30 lat temu, że jeżeli my nie zawalimy, my, którzy podejmiemy tą modlitwę, a zaraz podam szczegółowe intencje, to się będą działy cuda. Będą się działy cuda. No taka była logika wiary i ona się sprawdziła. Kochani, konkretne teraz cele tej krucjaty. No pierwszy cel, obudzić sumienie narodu. Obudzić sumienie narodu. Dla mnie wtedy to było niepojęte, teraz już może bardziej to rozumiem. No jak mogło się dziać takie wielkie nieszczęście, takie wielkie zło w katolickim kraju, prawda? 2500 dzieci dzień za dniem idzie. I uwrażliwić każdego z naszych rodaków na wielką, nienaruszalną wartość i godność życia każdego człowieka od pierwszej chwili jego poczęcia. Drugi cel, bardziej konkretny, mówię, że sformułowany był w maju 80 roku, jeszcze przed pierwszą Solidarnością, znieść ustawę, dzisiaj powiemy, aborcyjną i zastąpić ją ustawą chroniącą życie każdego poczętego dziecka. Podkreślam, każdego poczętego dziecka. Kiedy mówiliśmy znajomym o tych celach modlitwy, no to, prawda, zupełne zaskoczenie, niekiedy śmiech niezłośliwy, absolutnie niezłośliwy, tylko nerwowy. No, no jak wy to zrobicie? Ja mówię, ja nie wiem, jak my to zrobimy. Ja nie muszę wiedzieć, jak to mam zrobić. Jako człowiek wierzący, ja wcale nie muszę wiedzieć, co ja będę robił za rok, czy nawet za pół roku, czy za 5 lat. Ja wiem, co mam dzisiaj zrobić. I za to będę odpowiadał. Kochani, krucjata formalnie rozpoczęła się 12 października 80 roku. Termin był ustalony bardzo po inżyniersku, bo mieliśmy bardzo dobre relacje z duszpasterstwem akademickim, z duszpasterstwem rodzin i chcieliśmy, żeby no kilkaset ludzi się w to włączyło. Warunki były dosyć trudne, bo startowe, a więc 3-miesięczny pierwszy okres, codziennie msza święta, komunia święta, różaniec w tych intencjach. Później mieliśmy ten już łagodny tryb modlitwy, a więc codziennie
dziesiątek różańca i raz w miesiącu msza święta w intencjach krucjaty. Kochani, termin okazał się genialny, no bo Wigilia ostatnich objawień Matki Bożej Fatimskiej. I 12 października 80 roku papież Jan Paweł II ogłosił ogólnoświatowym dniem modlitwy w intencji rodzin. I start krucjaty idealnie się wpisał w to światowe wydarzenie Kościoła. No i sukces, łaska Boża, który nas najbardziej ucieszył, no nie marzyliśmy, 2,5 tysiąca ludzi zgłosiło się z całego kraju do tej modlitwy. Myśmy chcieli mieć kilkaset, mieliśmy prawie 3 tysiące. Proszę Państwa, żeby wątek najważniejszy, bo to jest najważniejszy wątek modlitwy, nie przedłużać, no przejdę już szybciutko. Po 12 latach modlitw, w nowych warunkach politycznych, wiemy, 89 rok, ważne wydarzenia, zmiany politycznych w kraju. Po 12 latach modlitwy, 7 stycznia 1993, po burzliwej debacie, ogromnej walce, Sejm anuluje ustawę aborcyjną, przyjmuje prawo chroniące życie nienarodzonych dzieci. Wiemy, jeszcze niedoskonałe, teraz walczymy o jeden z wyjątków, eliminację go. Ale generalnie chroni życie i odrzuca tą ustawę aborcyjną z czasów stalinowskich. To jest, proszę Państwa, przełom cywilizacyjny. Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji odrzucił zbrodnicze aborcyjne ustawodawstwo i przyjął ustawodawstwo pro-life. Ja nie zdradzę żadnej tajemnicy Watykanu, kiedy powiem o ogromnej radości papieża naszego, błogosławionego Jana Pawła II, z uchwalenia tej ustawy. Oczywiście nie muszę w tym gronie przypominać, że nikt z nas ani na moment nie akceptował. Nie było żadnego kompromisu. To jest jedno z wielkich kłamstw powtarzane także przez ludzi z prawej strony politycznej, że kompromis aborcyjny. Żadnego kompromisu aborcyjnego nie było, bo kompromis na mnie to polega na tym, że spotykają się dwie różniące strony przy stoliku, przy kawie i targ następuje, ty mi to, ja ci to, prawda, no i to się dogadują. To była ogromna walka polityczna, proszę Państwa, do tego stopnia, mogę, już ten senator krakowski nie żyje, obrońca życia, on mówi, panie inżynierze, pan nie wie, co się działo. No ja sobie wyobrażam, to była walka o życie milionów dzieci. W Senacie 100-osobowym, poprawka do poprawki, anulowanie pierwszej poprawki, poprawka z dopisaniem jeszcze. Proszę pana, ja, tumult, niesamowite napięcie, zmęczenie, ja prawie całą noc po tym głosowaniu nie spałem, bo ja nie wiedziałem, czy w końcu ja dobrze głosowałem. Oddychnąłem dopiero przed południem następnego dnia, kiedy podano wydruki komputerowe, okazało się, że dobrze głosowałem. I ta ustawa przeszła w 100-osobowym Senacie jednym głosem. Także to trzeba wiedzieć, że to było ogromne starcie. Od początkuśmy mówili, że będziemy walczyć o prawo do życia bez żadnych wyjątków. To czynimy, Państwo na pewno wiecie, w tej chwili dosłownie, w tej chwili kończy się termin zbierania podpisów pod ustawą, inicjatywą obywatelską, my to mówimy krótko kolegi Dzierżawskiego z Warszawy, stop aborcji, prawda, chcemy wykreślić ten wyjątek w ustawie chroniącej życie, który zezwala na zabijanie chorych, kalekich, niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem. Są trzy wyjątki, ten jest najgroźniejszy, na mocy tegoż wyjątku ginie w Polsce w ostatnich latach rzędu 600 dzieci rocznie. A z pozostałych wyjątków jest, zdaje się, 50-70 zabójstw. Więc ten jest najgroźniejszy i najbardziej łatwy do przekonania społeczeństwa. Kochani, to był przełom cywilizacyjny, bo jesteśmy, jeszcze raz przypomnę, podkreślę, pierwszym krajem na świecie, który przeszedł z ustawodawstwa proaborcyjnego do ustawodawstwa pro-life. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż, kochani, w skali świata, i to nie jest wymysł ostatnich dziesięcioleci,
funkcjonują bardzo potężne ośrodki, które promują, finansują, popierają cywilizację śmierci. I te ośrodki od dziesięcioleci operują pewnymi schematami. Powiem jasno, manipulacjami czy wprost kłamstwami. I nasze polskie doświadczenie jest unikalne, bo niestety, też nie zdradzę żadnej tajemnicy Watykanu, mieliśmy nadzieję, że w 1993 roku, że za Polską, w sensie zakazu aborcji, pójdą Słowacja i Litwa. Ani jednym, ani drugim nie udało się znieść ustawy aborcyjnej. Za Polską poszedł mały Salwator, z nim jest jakaś dziwna historia. Myśmy tam próbowali z nimi jakąś współpracę nawiązać, kontakt jakoś się to urywa, nie wiem. No nie, oni nie są zupełnie aktywni na arenie międzynarodowej. Natomiast na czym polega fenomen nas, Polaków? I my już pracujemy na dobro świata, nie tylko polski świat. Proszę Państwa, my mamy jedyny empiryczny zbiór informacji, to rządowych, które zadają kłam tym metodom środowisk praaborcyjnych. I teraz tak króciutko parę rzeczy przedstawię. No, Państwo jesteście młodzi, nie pamiętacie, patrzę na księdza, też jeszcze był chyba w Planach Bożych w 93 roku, czy w krótkich spodenkach gonił. Prawda? Nie mam tutaj z kim nawiązać równorzędnego porozumienia, no. No ale tak to już jak człowiek jest emerytem, grób wykopany, to już tak trzeba przekazywać i cieszyć się, że cię słuchają, bo już kontaktu wzrokowego nie mam. Proszę Państwa, ale może nawet w tej prasie się to pojawiało. Otóż nas wtedy straszono, kiedyśmy walczyli o ustawę chroniącą życie, że jeżeli zakaże się aborcji, kobietom to prawo w cudzysłowie zostaje odbierane. To teraz co one będą robić? No będą szukały nielegalnych dróg, prawda, zrealizowania tego czynu. Czy to same jakimiś metodami, czy przez personel pomocniczy, czy w tak zwanym podziemiu, prawda? No i wiadomo, nielegalnie, w strachu, w złych warunkach, to czym to będzie skutkować? No zgonem kobiet wskutek aborcji, prawda? Bo to będą może właśnie gdzieś po kryjomu, nie lekarze, tylko położne, pielęgniarki. To było nagłaśniane ogromnie przed 93 roku. No i teraz jakie mamy dane rządowe? Proszę Państwa, proszę posłuchać. My mamy tą ustawę 20 lat. Ile kobiet według rządowych raportów, a raz rządzili komuniści, raz liberałowie, trochę PiS, prawda, trochę AWS, ale generalnie to lewica i liberałowie rządzą cały czas. Ile kobiet w Polsce zmarło wskutek nielegalnej aborcji przez 20 lat? Jedna. Proszę Państwa, mamy najniższą śmiertelność kobiet wskutek aborcji w porównaniu na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest legalne, Niemcami, Anglią, Francją. Kto o tym wie i kto to przebije? A to są dane na przykład rządu komunistycznego, bo nie było żadnego zgonu. Jeżeli mówimy o takim wskaźniku, którego powiem, jednego się tylko bałem. Mówiono, pisano i to budziło moje obawy, muszę być szczery, że jeżeli zakażemy aborcji, to kobiety będą same jakoś tak manipulować, czy z pomocą personelu medycznego, że będą wywoływać domowymi środkami w domu poronienie sztuczne, ale udadzą się do szpitala, no, że to jest poronienie naturalne. Prawda? To nie jest takie podobno trudne. No, że i wobec tego gwałtownie nam wzrośnie liczba poronień naturalnych, no, które niestety są zawsze i w każdym kraju. I tego jednego się bałem. No i zakazano aborcji, jak jest z poronieniami naturalnymi. Mamy 50% mniej niż było kiedyś. Twarde dane. Proszę Państwa,
daliśmy światu kolejny dowód, tak to mogę powiedzieć, na kłamstwo związane, i to Państwo musicie dobrze zapamiętać, to jest bardzo często stosowane na całym świecie, na temat wielkości tak zwanego podziemia aborcyjnego. Kochani, właśnie straszono nas, no jeżeli jest zakaz, to powstanie podziemie, oczywiście wielkie podziemie. Państwoście na pewno już jesteście w tym wieku, pamiętacie, powiem mocno, te bzdury pani Nowickiej, która powtarzała, a media to nagłaśniały, że w Polsce istnieje podziemie rzędu 100-200 tysięcy aborcji rocznie. Prawda? I to jest metoda stosowana na całym świecie. Kochani, jak wygląda prawda? No, co do zawyżania podziemia aborcyjnego, wspaniale ujawnił tą taktykę środowisk aborcyjnych nieżyjący już od 2 lat dr Bernard Nathanson. Myślę, że nazwisko znane, jak nie, to tylko króciutko przypomnę. To był swego czasu żydowski ateista, ginekolog, położnik, jeden z nielicznych osób, które doprowadziły w Stanach Zjednoczonych w 1973 roku do legalizacji aborcji, to w straszliwym wymiarze, bo w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, dzisiaj zabijane są 9-miesięczne dzieci. On założył największą klinikę aborcyjną w Nowym Jorku, w której zabito 60 tysięcy dzieci. On sam zabił dziecko u swojej kochanki. No ale Pan Bóg ma swoje drogi. On się nawrócił najpierw na stronę pro-life. Kiedy na ekranie USG zobaczył próby ucieczki dziecka w czasie aborcji, no dostrzegł w tym dziecku właśnie dziecko człowieka, odrzucił, wyszedł z tego przemysłu aborcyjnego, ale to jeszcze nie najważniejsze, chociaż istotne, ale on na przemówieniu publicznym, wielkim wiecu w Irlandii, odkrył, ujawnił 4 taktyki środowisk proaborcyjnych, które są stosowane na całym świecie i które były przez niego stosowane w Stanach Zjednoczonych, żeby doprowadzić do legalizacji zabijania 9-miesięcznych dzieci. Jedna z tych taktyk to jest fałszowanie sondaży i fałszowanie wielkości podziemia aborcyjnego. Proszę posłuchać. On powiedział to. Dostaniecie te materiały, myślę. Zaraz zobaczę, bo nie wiem, co tam koledzy wpakowali wam do tych woreczków. Mianowicie, on mówił prost, publicznie, nieraz, nie dwa, on był w moim domu w Krakowie, w telewizji Trwam, w Sejmie był. Wiedzieliśmy, że podziemie aborcyjne w Stanach Zjednoczonych, to były lata 70., to jest rzędu 100 tysięcy aborcji rocznie w Radach Wielkich Stanach Zjednoczonych. Ale mediom przekazywaliśmy co? Że to podziemie to jest 1 milion. Mnożnik 10. Idealnie tą taktykę stosuje pani Nowicka. Ja z nią wielokrotnie próbowałem rozmawiać, ale to trudno nazwać rozmową. Tu wątek będzie dłuższa dygresja. No bo mamy sytuację w Polsce bardzo trudną. Nie wiem, jak Pan Bóg poprowadzi Polskę i świat. Sytuacja jest dramatyczna w tej chwili i w skali świata, i Polski. Kochani, pani Nowicka, już mówiłem, podawała 100-200 tysięcy. Kompletne bzdury. Jak ja na to odpowiadam? Otóż ja mam przyjaciół, bo to, prawda, to samemu jeszcze raz podkreślam, niewiele się da zrobić. I nasi, moi eksperci opracowali taki raport na temat wielkości podziemia aborcyjnego w oparciu o 3 rzetelne informacje. Pierwsze, 2 publikacje Polskiej Akademii Nauk, między innymi profesora Okulskiego, i wskaźniki WHO, rzetelne. I z tych informacji wynika, że w Polsce podziemie zawiera się w przedziale 7-14 tysięcy. I to jest 7 stron opracowania. Ja to prezentowałem wielokrotnie w Sejmie, prezentowałem to w obecności pani Nowickiej.
I mówiłem między innymi tak tejże niewieście. Mówię, proszę Pani, Pani bez przerwy podaje 100-200 tysięcy podziemia w Polsce. No bo wniosek jest prosty, jeżeli takie wielkie podziemie, no to trzeba zalegalizować. Ja Pani wręczam nasz raport, nie tylko Pani. Bardzo proszę wszystkich, że jeżeli jest jakiś błąd, jakaś pomyłka, to macie Państwo mój adres, proszę przesłać rzeczowe, jakieś sprostowanie, uzupełnienie, czy literówkę nawet, prawda? My to, jeżeli będzie słuszna uwaga, na pewno uwzględnimy. Ale ja Panią Prezes proszę, proszę mi dać raport, czy opracowanie, skąd Pani bierze to 100-200 tysięcy? Żadnej odpowiedzi. Ponieważ nie miałem, a ja jestem inżynier, to lubię mieć na piśmie, 2 lata temu wysłałem do 10 organizacji feministycznych, między innymi pani Nowickiej też, pismo mniej więcej następującej treści. Nawiązując do dyskusji na temat wielkości podziemia aborcyjnego, przesyłam jeszcze raz nasze opracowanie naukowe na temat wielkości podziemia aborcyjnego z prośbą o wykazanie ewentualnych usterek czy błędów. A jednocześnie bardzo proszę o przekazanie materiału, na podstawie którego Panie twierdzą, że w Polsce podziemie jest 100-200 tysięcy. Wysłałem nie tylko listem poleconym, ale list z potwierdzeniem odbioru. Trzymam go zachowany. Żadnej odpowiedzi. A teraz Państwa, tam pan czy WHO to długo trwa. Natomiast ja jako inżynier bardzo sobie cenię i proszę, by się też cenili. Zwykły, zdrowy rozsądek. Bo jest jak jest i w Polsce, i w świecie. Profesorowie kłamią. Zaraz tu taką dygresję zrobię dłuższą. Wy to musicie wiedzieć, bo wy za te kłamstwa i manipulacje będziecie płacić. Bo oni znają, w centrali znają, prawda? To was trują. I was wprowadzają na złe drogi. Nie tylko was młodych, ale całe społeczeństwo. Państwa, ja to powiedziałem pani Nowickiej i ona nic mi na to nie odpowiedziała. Pani prezes, jak może być 100 tysięcy czy 200 tysięcy podziemia aborcyjne, kiedy w 97 roku postkomuniści przywrócili pełną swobodę aborcji? Wy tego nie pamiętacie. W 1993 roku był zakaz aborcji. W 1996 roku Kwaśniewski SLD przejął pełną władzę i od razu wprowadzili swobodę, darmowość, legalność i w szpitalach aborcji. Ileśmy mieli wtedy aborcji? Za darmo w szpitalach przy poparciu mediów. 3000. 3000. No to jak może być 200 tysięcy? Oczywiście pani prezes nic nie odpowiedziała, ale za to awansował ją premier Tusk na marszałka Sejmu. Tacy ludzie nami rządzą. Proszę Państwa, to jest tragiczne. To jest tragiczne, ale to jest prawdziwe. Proszę Państwa, strzał w dziesiątkę pochwalę się, bo myślę, że moją pokorę i skromność i małomówność już zaczynacie dostrzegać. Te filary. Już przerwę robimy? Dobrze, jak ksiądz chce przerwę, ja kapłanów szukam, jeszcze skończę ten wątek z podziemia. Państwa, komuniści narzucili nam ustawę aborcyjną 27 kwietnia 1956 roku. I byłem bardzo ciekawy, czy już stosowali ten model kłamstw ogólnoświatowych w sensie wielkości podziemia aborcyjnego. No i wysłałem mojego przyjaciela do Biblioteki Jagiellońskiej, żeby w super rzetelnym czasopiśmie, jakim jest Trybuna Ludu, odnalazł uzasadniające artykuły na temat, wtedy się nazywało przerwanie ciąży, spędzania płodu. Kochani, radość moja była wielka, skromność zajaśniała blaskiem w Krakowie. Trybuna Ludu. 2 dni przed legalizacją zbrodni aborcji w warunkach terroru komunistycznego mówiła i pisała: 300 tysięcy podziemia aborcyjne w Polsce. Musimy tym skończyć. Trzeba to zjawisko zalegalizować. Towarzysze pisali
kwietniu 56 w Trybunie Ludu. No i zalegalizowali. I w następnym roku była bez strachu, za darmo w szpitalach przy poparciu mediów. Ile zarejestrowanych zabiegów? 28 tysięcy. Mnożnik jaki? 10. Pani to musi pamiętać do śmierci i dzieli się z tym koleżanką z Francji, z Brazylii, z Australii i z Rosji. No, teraz my to mamy wszystko udokumentowane. Kochani, słuchajcie mnie, ostatnie zdanie przed przerwą, żebyście mieli strawę duchową do myślenia. Ukochany Jan Paweł II, największy obrońca życia na świecie, apelował o obronę życia. Gdziekolwiek był, w Stanach, w Australii, ale też apelował, i tutaj patrzę na wasze inteligentne oczy i twarze. To są słowa Jana Pawła II. Nie wystarczy bronić życia, trzeba bronić życia mądrze. Rozumiemy się? Trzeba bronić życia mądrze. Nie powiedzieć mi, jak niedouczony polityk, że on jest przeciw aborcji, bo jest katolikiem. Stosuje taktykę proaborcyjną. Nie mówię, że świadomie, prawda? Popełniamy wiele błędów, niedoskonałości, ale dokładnie tak jest zapisane. Że jeżeli musisz poprzeć zakaz aborcji, to musisz koniecznie powiedzieć, że jesteś katolikiem. Bo to już, prawda, rozmywa sprawę. Nie, uzasadnienie zakazu aborcji po przerwie. Ksiądz poprosił o przerwę. Cóż inżynier ma zrobić, nie to powiedzieć? Oczywiście.